Jeśli wokół stadionu Santiago Bernabeu zamontowane są sejsmografy. Próbuje po raz drugi w tym meczu Barca wyjść na połowę rywala. Leo Messi opanował piłkę, już przyspiesza. Pojawił się Casemiro. Messi do Dembele, w polu karnym Suarez. Usman Dembele, Luis Suarez! I to mogła być akcja a la Realu Madryt na Camp Nou, kiedy strzelili gola na 1-0 po takim zagraniu Viniciusa, asyście Benzemy i trafieniu Lucasa Vázqueza. To była tak naprawdę kalka tej akcji, tylko nie skończyło się to golem. Jeszcze raz to sobie zobaczmy. Dembele do Suareza, no i Sergi Roberto. Bywa chaotyczny Vinicius Junior. Jego głównym mankamentem jest na razie skuteczność i mogliśmy na przykładzie tego spotkania z Barceloną właśnie wysnuć taki wniosek. Ale pamiętajmy, że to jest gwiazda przyszłości, jak mówi o nim Florentino Perez, i jeszcze na pewno okrzepi. Vinicius czeka na podanie Luka Modric, ten natychmiast Vinicius, pole karne i sędzia nie gwiszcze, nie ma jedenastki. Przewraca się najwięcej życia w swojej grze Vinicius. Tu jeszcze raz. Opanowanie piłki, widzimy, że Nelson Semedo trafia w nogę Viniciusa. Zobaczmy to raz jeszcze. No tak, kopnięty w prawą nogę był Vinicius w tej sytuacji. Ja mam nadzieję, że być może sędzia teraz dostaje sygnał. Państwo tego nie widzicie. Obok arbitra ustawił się Luka Modric. To jest taki zawodnik, który często w ważnych meczach potrafił strzelać bramki. Casemiro otworzył teraz w lewą stronę boiska. Karim Benzema, czy uderzy z dystansu? Nie wybrał Viniciusa. Vinicius oddał strzał i przestrzelił. Fantastyczną sytuację miał Vinicius. Ustawił sobie piłkę, ale można go jednak zganić za jakość tego uderzenia. Brazylijczyk dokładnie wie, że tutaj powinien przynajmniej uderzyć w światło bramki. Karim Benzema, kiedy zwrócił uwagę Sebastian, spodziewał się zganiać Gerard Piqué. Mieliśmy strzała, tymczasem kontra i kapitalna interwencja wracającego Rafaela Varana. Moim zdaniem reakcja, która zabrała Barcelonie bramkę. Kiedyś jeszcze za José Mourinho 19-letni Rafael Varane zachwycił w meczu z Barceloną i tutaj zachwycił kibiców Realu Madryt tym, że tak do końca powalczył i tę piłkę wybił. A jeżeli chodzi o kwestię występowania w różnych sektorach boiska, to tutaj jest mistrzem. Bardzo elastycznie te pozycje zmienia. Teraz bardzo agresywnie atakują piłkarze Realu Madryt, Vinicius i Karim Benzema. Longley nie zdążył, Benzema na pole karne. Jordi Alba interweniuje, jeszcze Vinicius, Vázquez, nie ma bramki. Jak niewiele brakowało, nieczysto trafił Lucas Vázquez, on ciągle jednak walczy o piłkę. No i tę pracowitość niesamowicie szanuje Santiago Solari. No i od razu ożył stadion, jeszcze raz to sobie zobaczmy. Vinicius, Karim Benzema poradził sobie z Longley. O, ta walka. To było być albo nie być na Clementa Longley. Przegrał ją i później Marc-André Ter Stegen, który być może nie zrobił najbardziej efektownej interwencji w swoim życiu, ale to była reakcja skuteczna. Nie było tutaj takiego. I jeszcze raz pokazuje nam realizator ten strzał. Oto główny mankament tego już w środku pola. Jeszcze raz uderzenie Piqué. Ruszył odważnie. To było spore ryzyko i teraz pytanie, jak odpowie Real Madryt. Vinicius w polu karnym zablokowany, to nie koniec. Karim Benzema i broni Ter Stegen, wciąż 0-0. Powinno być 1-0 dla gospodarzy. Najpierw Vinicius sam siebie wyrzucił, potem Benzema uderzył za słabo, za lekko i obronił Ter Stegen. Jeszcze raz błąd Piqué. Casemiro, który zagrywa do Viniciusa. I tutaj to, jak ta piłka odskoczyła Brazylijczykowi, było decydujące. Dzięki temu zawodnik Barcelony to póki co bardziej posiadanie piłki na własnej połowie. Takie powolne rozgrywanie. Real stara się grać szybciej. Teraz Casemiro. Ruszył odważnie Casemiro. Świetnie podał do boku. Reguilon. Jak to skończy? Reguilon płasko! Nie ma bramki! Wciąż 0-0. A uderzał Vinicius Junior. Miał już dwie sytuacje, trzy nawet sytuacje, żeby dać Realowi prowadzenie Vinicius. On tutaj zagrzewa trybuny, bo chce, żeby one też mu dodały mocy. Świetne to podanie Casemiro do lewej strony. Reguilon, Vinicius i piłka znowu przez tego piłkarza zagrana źle. Za mocno przeleciała nad poprzeczką. Ileż razy będziemy jeszcze wracali do tego, że Vinicius musi poprawić strzał. Szukania takich rozwiązań, powiedziałbym, delikatnych. Jest walka o piłkę, bardzo często również przekraczanie takiej granicy, a my oglądamy dzięki kamerze 360 jeszcze raz reakcję Ter Stegena. On się nie myli. Czekają, choć chwilę wcześniej zdobyłeś najcenniejsze piłkarskie trofea.
Toni Kroos dośrodkowuje na pole karne. Nie ma bramki. Sergio Ramos. Nie, to Benzema uderzał w tej sytuacji. Ramos oczywiście tam też wyskakiwał. Wziął na siebie uwagę rywali. Wspominałem o tym już kilka razy, że ściąga na siebie uwagę przeciwników Sergio Ramos. No i Karim Benzema znalazł sobie miejsce, uderzył nad poprzeczkę. Ale ma Real kim atakować przy stałych fragmentach gry, bo jest Ramos, jest Benzema, jest Casemiro, który strzelił gola głową w meczu z Gironą. A widzimy, jak walczył Busquets z Benzemą. Patrzy Leo Messi w pole karne, mięciutko w szesnastkę. Oddany strzał, ale jednak widzieliśmy, że przeszkadzał Piqué Rafael Varane. A bardzo często decydujące jest to, co robi twój przeciwnik. Nie masz tam komfortu w polu karnym i myślę, że podobnie było właśnie z Piqué, ale widzimy, że on był także na delikatnym spalonym. Oczywiście gwizdy, kiedy przy piłce Piqué, on powiedział przed tym meczem, no czego ja mam się spodziewać? Takiego samego przyjęcia jak zawsze, przecież gramy z Realem na Bernabeu. Ale przecież pamiętamy jego słowa, że to dla niego jest symfonia, piłka w polu karnym. Jak to skończy Dembele, wycofanie piłki, gol! Luis Suarez, Barcelona obejmuje prowadzenie, Usman Dembele z asystą, a El Pistolero pokonuje Keylora Navasa. Odblokował się ostatnio w lidze Luis Suarez i trafia na Bernabeu. Druga połowa zaczyna się dla Barcelony doskonale. Absolutna konsternacja w sektorach zajmowanych przez fanów Los Blancos, Luis Suarez. I to jest różnica pomiędzy gospodarzami a gośćmi. Skuteczność, bo to była pierwsza sytuacja do zdobycia bramki w drugiej części meczu. Kiedy ta piłka wpadała do bramki Keylora Navasa, to ten stadion na chwilę zamarł. Ale zobaczmy, jak Barcelona to inteligentnie zagrała na lewej stronie. Mówiliśmy, że jeżeli Barcelona może stwarzać zagrożenie, to na pewno z lewej strony. Świetnie Alba do Dembele, no i potem Suarez. Sergio Ramos nie dał rady i Luis Suarez, który... Wiemy, że jest jak Rambo, zawsze z nożem w zębach. To jest zawodnik, który pracuje na całej długości i szerokości boiska. Ernesto Valverde mówi, niewielu piłkarzy na świecie ma taką determinację, ma tak stalowe nerwy, zwłaszcza powiedzmy w ostatnich miesiącach, bo już te demony dawno, dawno za Luisem Suarezem i przede wszystkim ma tak tytanowe kości. Trudne zadanie miał Karim Benzema. Ale zwróć uwagę, Sebastian, jak niepostrzeżenie padła ta bramka. Nie spodziewaliśmy się tego, że tak Barcelona zaatakuje i doprowadzi do wyniku 1-0. Vinicius, Toni Kroos, czy przymierzy z dystansu? Toni Kroos! Niecelnie. Nie dało się uderzyć prawą nogą, tak w stylu Toniego Kroosa. Plasowanym strzałem, no to spróbował z lewej nogi niemiecki pomocnik, ale Real będzie zmuszony do tego, żeby ewentualnie uderzać z dystansu, kiedy nie będzie mógł się przedostać w pole karne Barcelony, no bo po tej bramce Suareza to goście są w lepszej sytuacji w grze o finał. Ewentualnie na Varana, on też jest na prawej stronie pola karnego. Toni Kroos mięciutko w szesnastkę i patrzy tylko na piłkę Ter Stegen, ale za moment rozpocznie od własnej bramki. Casemiro uderzał w tej sytuacji niecelnie. Ale 10 minut drugiej połowy, Mateusz, i widzimy, że to jest zupełnie inny mecz po przerwie. A jeszcze ta bramka dla Barcelony zadziałała ożywczo dla tego spotkania. O, jak cisi za... Grać szybko na skrzydle. Może to będzie ten mecz Walijczyka, jeżeli pojawi się na murawie. Reguilon spojrzał kątem oka w pole karne, ograł teraz Semedo. Reguilon dośrodkował! Nie ma bramki! Nie sięgnął tej piłki Lucas Vázquez, on teraz leży na murawie. Oczywiście kibice na Bernabeu wiedzą swoje w takich sytuacjach. Patrzymy na zachowanie Reguilona, ograł Semedo i proszę, to zachowanie Nelsona przypomina mi jako żywo to Memenie, który blokował Neymara w tym słynnym meczu, tej epickiej dosłownie remontadzie, i wtedy sędzia słusznie podyktował rzut karny. Jeszcze raz Lucas Vázquez, który atakuje Longle po raz wtóry w tym meczu. No i Marc-André Ter Stegen. On za moment rozpocznie od własnej bramki. Tutaj natomiast, Sebastian, taka bierność piłkarzy Realu jeszcze przed polem karnym. Ogromna bierność. Oni dopiero jakby zaczęli interesować się Rakiticiem i piłką już we własnej 16. No i widzimy, że Sergio Ramos kopnął Rakiticia w nogę. Pokazuje nam to realizacja. Vinicius. Przyczajony Semedo, Vinicius. Jaki wariant wybierze Vinicius? Vinicius, pole karne! Kapitalnie broni Marc-André Ter Stegen. Praktycznie wszyscy. Zobaczmy, kto się znalazł tutaj w polu karnym w roli egzekutora. To był Reguilon. Zejście lewego obrońcy, zupełnie nikogo nie... Więcej precyzji. Wtedy w pole karne wbiegał Karim Benzema. Teraz odkryta strona, tego państwo nie widzą, bo oglądamy powtórkę. Oto jeszcze raz Reguilon, który...
tę piłkę starał się umieścić w siatce, natomiast to, co imponuje w przypadku Ter Stegena, zawsze mówimy refleks. Natomiast zwróćmy też uwagę, że on moim zdaniem ma ten szósty zmysł i nic z tym nie zrobisz, jak rapował PZ, i on też wie roz. Wiemy, że świetnie gra przy tych reflektorach, w najważniejszych meczach, na wielkich scenach. Gareth Bale, teraz Lucas Vázquez, blisko przyczajony Benzema. Karim Benzema do Modricia, Modric zaangażował Carvajala, Carvajal! I spokojnie Ter Stegen. Ładnie ta piłka krążyła między zawodnikami Realu Madryt. To nie była łatwa pozycja, żeby Carvajal uderzył w kierunku bramki Marc-André Ter Stegena. Zawsze w takiej sytuacji. Vinicius goni za nim, Busquets padł na murawę, Vinicius, ależ rajd, Vinicius, nie ma bramki! Jeszcze odbita ta piłka od któregoś z zawodników Barcelony, tutaj kibice Realu najpierw złapali się za głowy, ale już po chwili zaczęli bić brawo temu chłopakowi, bo kolejny raz dał przykład swojej takiej pozytywnej, boiskowej bezczelności, tego, że ruszył między kilku rywali. Widzieliśmy, jak uważny był Busquets, on ma na koncie kartę. Semedo. Od razu w kierunku Dembele, nie ma offside'u, Dembele! Gol! Real 0, Barça 2, Luis Suárez celebruje bramkę. Za chwilę to sobie spokojnie przeanalizujemy, kto ostatecznie trafił do siatki. Ale znowu Dembele dało sobie znać, tym razem na prawej stronie, bo Francuz może grać i z prawej, i z lewej strony boiska. Ja mam wrażenie, że to mogła być bramka samobójcza. Leży teraz na murawie Rafael Varane, ma jakiś problem. Czekamy na powtórki. Ależ wyrachowana, ależ cyniczna jest Barcelona w tym meczu. Przede wszystkim niesamowicie skuteczna. I za chwilę przekonamy się, jak Ousmane Dembélé wypracował tę bramkę. Pamiętamy jego wejście w pierwszym klasyku ligowym, kiedy z ławki rezerwowych wszedł na boisko i grał doprawdy znakomicie. On ożywiał grę. Teraz widzimy, że starał się balansować na linii spalonego. Prawdopodobnie go nie było. Widzą Państwo te linie na murawie. Patrzył, gdzie ustawieni są koledzy i kto nogą. Rafael Varane. Bujny więc bek Rafaela Varana, bo nie tylko samobójcza bramka. On oczywiście do końca starał się interweniować, ale też kontuzja, bo Suárez upadł na nogę Rafaela Varana. Widzieliśmy to na tej powtórce przed chwilą. Mogło to być bardzo bolesne dla Francuza. On teraz cały czas opatrywany. Podwójne nieszczęście, bo strata Varana w perspektywie meczu ligowego, w perspektywie Ligi Mistrzów. Nie zagra Ramos w rewanżu z Ajaxem. Teraz Toni Kroos podaje tu piłkę w kierunku Daniego Carvajala. Dzisiaj Ousmane Dembélé zdaje test, a teraz Luis Suárez. Barcelona głodna kolejnej bramki. Suárez już po lukarnym. Luis Suárez. Suárez! Rzut karny! I za chwilę może być 3-0. Kiedyś mówiłeś na tym stadionie blackout. Teraz może być knockout na Realu Madryt. Niesamowity jest ten mecz. Real dużo atakuje. Real próbuje, a Barcelona może mieć teraz trzeciego gola. Barcelona zachowuje się jak stary, wyrachowany mistrz bokserski, który doskonale wie, gdzie i kiedy uderzyć. Wiesz co? Miał Leo Messi swoją szansę pewnie na zdobycie gola. Pamiętasz słowa Muhammada Alego, jak on jest szybki, że kiedy gasi światło, no to właściwie on się kładzie jeszcze przed zgaszeniem w swoim pokoju w łóżku. Jest tak szybki, że robi to przed zgaszeniem światła. Można sobie przypomnieć walkę Alego z Formanem, który przeczekał ataki rywala i potem go dobił. I Barcelona gra podobnie. Jednak nie Messi, jednak Luis Suárez. W tych kontrach jest zabójcza dzisiaj Blaugrana. Czy El Pistolero trafi do siatki? Ruszył. Kapitalnie to zrobił Luis Suárez. Co za spokój, co za opanowanie i co za wzięcie odpowiedzialności na swoje barki. 3-0 i absolutna konsternacja na Santiago Bernabeu. Na tym stadionie tak strzelał Sergio Ramos, a zrobił to teraz Luis Suárez. 0-3. Te trybuny zamarły. Tutaj jest cisza, niedowierzanie. Niektórzy, Mateusz, opuszczają już Santiago Bernabeu. Pamięta Ernesto Valverde, jak jego zespół w tym świątecznym meczu doskonale zagrał. Strzelił 3 gole, wówczas nawet Vidal trafił do siatki, ale oczywiście nie Arturo, bo jeszcze go nie było w tej drużynie, a zabawił się teraz z Keylorem Navasem Luis Suárez. Zrobił to z gigantycznym opanowaniem i trafił do siatki w tym meczu po raz drugi. Jeżeli ten mecz miał nakręcić Real Solariego, tak jak chociażby te 3 spotkania, które im naprawdę wyszły, remis na Camp Nou, wygrana z Atletico, wygrana po ciężkim meczu z Ajaxem, no to dzisiaj jest to kubeł zimnej wody, nawet bym powiedział policzek dla Santiago Solariego. Jeszcze Fede Valverde przy linii bocznej, można u nas oglądać, a tutaj jeszcze raz
spokój. Perfidny wręcz, bezczelny Luis Suarez. Karim Benzema w kierunku Garetha Bale'a, ruszył Bale w pole karne. Gareth Bale! Fatalny strzał. No ten strzał Garetha Bale'a najlepiej nam podsumowuje grę Walijczyka w ostatnim czasie. Tak wygląda na to, że on też był na spalonym, ale na nieszczęście Garetha Bale'a dostał okazję do tego, żeby tę piłkę uderzać w kierunku bramki Ter Stegena. Strzał jednak bardzo, bardzo niecelny. Myślę, że zobaczymy go w innej formie, bardziej agresywnego w rywalizacji ligowej. Gareth Bale. Zagrana do Krosa, Kros pole karne, jest tutaj Asensio, mocno, ale niecelnie. Ciała piłka w trybuny, robiliśmy kilka aluzji do boksu, Mateusz. Pamiętam takie słowa Krzysztofa Diablo Wodarczyka, który powiedział, że jak pięściarz przegrywa, to najgorsze jest to, że na kolejną walkę musi bardzo długo czekać, żeby móc znowu się poczuć zwycięskim. Real Madrid ma ten komfort, że za kilka dni zagra kolejny raz z Barceloną i może szybko się zrewanżować. Ale to jest dzisiaj sala tortur, ten stadion, który coraz bardziej staje się opustoszały w ostatnich minutach. Jeszcze rzut wolny dla gospodarzy, może będzie jakieś uderzenie na bramkę Ter Stegena. Strzał z dystansu, ale jednak przestrzelił łapiący się za głowę Fede Valverde. Koniec meczu. Szanowni Państwo, ta rywalizacja dla Realu Madryt była prawdziwym koszmarem i ten stadion to jest dzisiaj niestety, ale sala tortur, patrząc z perspektywy gospodarzy. A dla Barcelony to wielkie zwycięstwo i piąty z rzędu finał Copa del Rey. Mogą szybko zemścić się gospodarze w sobotę. My Państwa zapraszamy na ten sobotni klasyk. Jutro drugi półfinał Copa del Rey. Także zapraszamy do Eleven Sports. Za uwagę dziękuję. Sebastian Chaminiak i Mateusz Święcicki. Pozdrawiamy serdecznie z Estadio Santiago Bernabeu i oddajemy głos do studia. Warto pozostać z nami, bo tam już nasi koledzy będą analizować te rywalizacje. Klatka po klatce, bramka po bramce. To była duża przyjemność komentować ten mecz dla Państwa. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.